Miasteczko Halloween to manga powstała jako adaptacja filmu Tima Burtona z okazji 30-lecia filmu. Manga i film opowiadają o krainach różnych świąt. Poznajemy przede wszystkim miasteczko Halloween. Mieszkają w nim dynie o przerażających pyskach, czarownice, potwory zaczajone w mroku i chichoczące szkielety. Jack Szkieleton to król miasteczka Halloween, który jest już znudzony ciągłym obchodzeniem Halloween i pragnie jakiejś odmiany. Wybiera się więc na wycieczkę i trafia do krainy Bożego Narodzenia. Dla odmiany postanawia zorganizować święta Bożego Narodzenia z udziałem swych poddanych. Oprócz tego wątku mamy też wątek romantyczny, bowiem w Jacku zakochana jest Sally, szmaciana lalka. Jest jej tutaj nieco więcej niż w filmie. Czy polecam? To zależy. Na pewno jest to pozycja obowiązkowa dla fanów reżysera i filmu miasteczka Halloween. Jako pewna ciekawostka. Niestety manga ta nie ma klimatu, który ma film. Na pewno w mandze jest też mniej upiornie i strasznie. Manga przez to, że jest adaptacją filmu, niczym nas też nie zaskoczy. Graficznie manga prezentuje się bardzo poprawnie, ale niestety nie umie oddać klimatu. Miasteczko Halloween to jednotomówka, która została wydana przez Egmont. Tym razem manga została wydana w japońskim układzie. Niestety nie ma kolorowych stron, a pod obwolutą nie ma nic ciekawego. Czy polecam ten tytuł? Raczej nie. Uważam, że film jest o wiele lepszy. Manga wypada blado w porównaniu do filmu. No chyba, że uwielbiacie ten film i chcecie mieć też mangę jako ciekawostkę na półce. A wy czytaliście ten tytuł? Jaka jest wasza opinia? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!